Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich istnieje w Polsce od 2002 roku. Nawiązuje do tradycji francuskiego pierwowzoru powstałego po II wojnie światowej. W Polsce żyje blisko 6 milionów seniorów. Wśród nich wielu zmaga się z samotnością i bezradnością. Wolontariusze stowarzyszenia otaczają opieką właśnie takie osoby. Agnieszka Szafrańska opiekuje się m.in. panią Henryką. Pomaga jej w zakupach czy w rozwiązywaniu codziennych problemów. Jest osobą, której tak bardzo niekiedy potrzeba samotnym seniorom. Kimś bliskim.